Dzień dobry, dziś jesteśmy w wiosce artystycznej Janowo, gdzie nadaje z pleneru Polskie Radio Koszalin. Mamy zamiar z nimi porozmawiać, dlaczego właśnie tutaj. Jakub Kirszt, Wiktoria Gorczyńska oraz Kuba Abramowicz. Zapraszamy. Dlaczego Polskie Radio Koszalin nadaje właśnie w plenerze z wioski artystycznej Janowo? Ponieważ temu projektowi przyglądamy się już od kilku lat, ja tutaj jestem nie po raz pierwszy. Bardzo polubiłam Janowo, a że takie artystyczne tematy kulturalne są mi też bliskie w codziennej dziennikarskiej pracy, więc stwierdziłam, że skoro się dzieje tutaj ciekawie, to warto przyjechać i warto zrobić stąd całą audycję. Ile będzie trwać dzisiaj audycje nadawane właśnie tutaj z wioski artystycznej? Zaczęliśmy o godzinie 10, skończymy o godzinie 14, więc całe 4 godziny programu. No to jest dużo, ale oczywiście tu jest tak dużo też interesujących osób, że bez problemu ten cały program sobie rozmowami zapełniamy. A z kim między innymi będą Państwo rozmawiać? Już rozmawialiśmy z Grażyną Łobaszewską i z Adamem Nowakiem. Kacper Lechowicz był naszym gościem. Będzie też szefowa wioski, czyli pani Agnieszka. Adam Owczarek też już się tutaj z nami pojawił. No i mam nadzieję, że też uda mi się was namówić na małą pogawędkę na radiowej antenie. Dzień dobry. Jak to się stało, że Polskie Radio Koszalin przyjechało do wioski artystycznej? Tego dokładnie nie wiem, ale myślę, że przez to, że jesteśmy już znani i lubiani, gdzieś się radio zaczyna też szukać nowych miejsc, żeby można było jakby poinformować widzów, turystów, którzy są na wybrzeżu, żeby nas odwiedzili. Co oznacza przyjazd tutaj Radia Koszalin do wioski artystycznej Janowo? Co może mieć za sobą? Może tak. Mam nadzieję, że dotrze do naszego widza, który jest teraz na wypoczynku na wybrzeżu tutaj zachodnim i po prostu zobaczą nasz repertuar i nas odwiedzą. Jakie są przyszłe plany wioski? Przyszłe plany są zawsze w kierunku rozwoju. Staramy się, żeby nasz repertuar był bogatszy, ciekawy, żeby można było przekazać wartości, kulturę w inny sposób dla naszego widza. Za co lubi Pan najbardziej wioskę artystyczną Janowo? Szczerze mówiąc, chyba za spokój, jaki tutaj jest, za ciepło, za przyrodę i za fajnych ludzi, którzy tworzą tą wioskę. Co Pan sądzi o przyjeździe Radia Koszalin w to miejsce? Przede wszystkim bardzo zaskoczony tym faktem. Oczywiście bardzo pozytywnie. Widzę, że to jest kolejny etap w drodze do tego, żeby wioska artystyczna stała się miejscem, które dużo mocniej oddziałuje na region i również przez to właśnie, że w przestrzeni radiowej będzie mocniej funkcjonować, jest na pewno dobra sytuacja. Myśli Pan, że zwiększy to ilość przybywających tutaj turystów? Wydaje mi się, że tak, ale przede wszystkim też funkcja radia, jak i wielu innych mediów, jest taka dokumentująca pewny moment, który teraz się dzieje. I bardzo fajnie, że tego dnia akurat, kiedy jest pan Adam Nowak, Grażyna Łobaszewska, Kacper Lechowicz są w wiosce, że w jakiś sposób to ich doświadczenie nie będzie miało takiego efemerycznego charakteru, że będzie zapisane na taśmiach radiowych, a myślę, że też w pamięci wielu słuchaczy. Powstawanie studia plenerowego trwa dosyć długo, ponieważ musimy się przygotować pod względem takim typowo stricte organizacyjnym, zaczynając od znalezienia właśnie miejsca, w którym będzie odbywało się studio plenerowe, poprzez gości, których będziemy gościć na antenie i całą organizację przyjazdu i organizację takiego studia, jak tutaj widzicie, typowego, czyli miejsc, gdzie będą mogli sobie siedzieć goście, naszych logotypów promocyjnych, gdzie będziemy mogli na ich tle robić zdjęcia naszym gościom, ponieważ cała relacja z takiego studia plenerowego jest przesyłana do naszych nowych mediów, gdzie oni ładnie na Instagramie i na Facebooku relacjonują to całe wydarzenie, które tutaj się odbywa.
Ja jestem zachwycona, bo przede wszystkim będzie to promocja dla wioski, mam taką nadzieję, i że spora liczba słuchaczy przyjedzie nas odwiedzić, tym bardziej, że jest tutaj co robić nie tylko wieczorami podczas spektakli, ale mamy też kawiarnię, galerię, grę terenową, miejsko-wiejską, także dużo atrakcji dla rodzin również z małymi dziećmi, a jest też księgarnia, także całe dnie można u nas spędzać fantastycznie. I mam nadzieję, że to w Radiu Koszalin też zostanie powiedziane. Za co pani lubi wioskę artystyczną Janowo? Spędziłam tutaj 7 lat mojego, znaczy nie 7 lat, ale 7 sezonów letnich mojego życia. Pierwszy raz przyjechałam tutaj mając 20 lat albo 21. Także dla mnie to jest bardzo takie emocjonujące miejsce. Super było patrzeć na to wczoraj, jak właśnie mieliśmy na scenie panią Grażynę Łobaszewską i Adama Nowaka, bo zaczynaliśmy nie od tak znanych nazwisk, także fantastycznie jest patrzeć na to, jak wioska się rozwija i być częścią też tego rozwoju. Jak wygląda praca dziennikarza i na czym polega? O, to jest bardzo obszerne pytanie. Nie wiem, czy tutaj nam się uda w takim krótkim czasie na nie odpowiedzieć, bo polega najpierw na poszukaniu sobie jakiegoś tematu albo znalezieniu człowieka, ale to zawsze jest historia, bo albo historia miejsca, albo historia, która się wydarzyła, albo historia ludzi, którzy w danej przestrzeni żyją i pracują. Potem trzeba do tego człowieka dotrzeć, żeby dał się namówić na rozmowę. Coś już wiecie też na ten temat, że to nie zawsze jest łatwa sprawa. Potem trzeba pojechać, porozmawiać. Często bywa też tak, że taki wyjazd to nie jest tylko raz, tylko się wraca do tego rozmówcy, do tego miejsca, bo coś trzeba dograć, albo sytuacja się zmienia, historia się rozwija, żeby ten obraz był pełen. A potem montaż, który w części jest taką żmudną pracą, bo trzeba z ogromu materiału nagranego, czasem z kilku godzin, wybrać 15-20, dobrze jeżeli przy reportażu 30 minut. No i na koniec taka też przyjemna część, kiedy już się te wszystkie klocki składa, kiedy się słyszy całą historię, trzeba dołożyć muzykę, efekty i zobaczyć, jak to brzmi w całości. A jak zostać dziennikarzem? Ja wiem, to jest bardzo obszerne pytanie, ale tak krótko, jakieś jedno zdanie na ten temat. Ja myślę, że przede wszystkim trzeba chcieć, bo naprawdę jest niewiele osób, które kończą szkołę dziennikarską, czy kończą studia dziennikarskie i trafiają do mediów, bo nawet przypadek naszego radia pokazuje, że mamy mnóstwo ludzi i profesji też jest mnóstwo, więc tak jak to w życiu często bywa, przypadek, ktoś gdzieś się z radiem zetknie, a to na studiach, a to ktoś stwierdzi, o, masz fajny głos, może przyjdziesz do radia, powiesz coś, zobaczymy, czy się nadajesz. I tak się potem to dziennikarskie życie przez lata toczy. Co dla wioski artystycznej oznacza przyjazd Polskiego Radia Koszalin? No dużą promocję przede wszystkim, bo widzowie dowiadują się od nas z mediów, z plakatów, z internetu. No a radio, czy Polskie Radio Koszalin, które nadaje tutaj w regionie, jak o nas informuje, to bardzo się cieszymy. No i fajnie, że udało się zaprosić ich. Przyjechali dziś między 10 a 14, taki program południowy, czy lekko popołudniowy nadają właśnie stąd. Zapraszamy jak najczęściej. I nie tylko Radio Koszalin, może inne rozgłośnie się pojawią. Zobaczymy. Mógłby nam pan coś opowiedzieć o atrakcjach wioski artystycznej Janowo? Mógłbym. Atrakcji jest dużo. No, przede wszystkim atrakcją są występy. Aktorzy, kabareciarze, stand-uperzy, improwizatorzy, muzycy. Cała ta masa aktorów, artystów, którzy tutaj do nas przyjeżdżają. W tym roku zmienia się to bardzo, bardzo dużo. Ten repertuar jest urozmaicony. No, troszkę w myśl zasady dla każdego coś miłego, tak? Bo i pojawi się na przykład, nie wiem, Krzysztof Skiba ze stand-upem, są monodramy, trochę koncertów, grała Grażyna Łobaszewska z Adamem Nowakiem, też ze swoim show przyjechał Artur Barciś, będzie pan Zbigniew Zamachowski, więc różną ofertę przygotowaliśmy dla widzów, czyli wrażenia artystyczne. No są wrażenia kulinarne. Tutaj przed chwilą rozmawialiśmy o janowiakach, czyli takim lokalnym przysmaku, który jest tutaj przygotowywany. W galerii, która jest przede mną, a za wami
kolega Eryk, który jest uczestnikiem programu MasterChef, przygotowuje piecze sam ciasta. One są wszystkie tutaj na miejscu przygotowywane. No i też niektórzy bardzo sobie tutaj cenią święty spokój. Za co kocha pan wioskę artystyczną Janowo? To jest bardzo trudne pytanie. Wychowałem się w takiej miejscowości, która miała 50 tysięcy mieszkańców. Obecnie mieszkam w Łodzi już ponad 17 lat. Natomiast nigdy nie sądziłem, że w takim miejscu, które jest na antypodach dużego miasta, będę mógł znaleźć jakiś taki spokój i jakoś się zharmonizować z tym miejscem. I to jest dla mnie dość niezwykłe. Jako dziecko jeździłem na taką wieś, gdzie było dużo krów i innej takiej trzody chlewnej. Natomiast tutaj to doświadczenie wioski jest zupełnie inne i co roku tutaj wracam i czuję, że to jest bardzo ważne miejsce dla mnie, i dla mnie bardzo ważne jest to, żeby tutaj co roku być. Wiele osób uważa, że to jest takie magiczne miejsce. Zgadza się pan z tą tezą? Tak, chociaż ja znam też to miejsce, jak tutaj dużo mniej osób przyjeżdża, jednak skłaniam się ku takiej tezie, że to jednak ludzie tworzą to miejsce i oczywiście otoczenie bardzo pomaga wejść w pewien taki klimat, natomiast to, co jest najcenniejsze, to są relacje, które tutaj się tworzą, nawet jeżeli one są bardzo krótkotrwałe, bo tutaj staram się, jak widzowie przyjeżdżają, ich witać zawsze, machając do nich, żegnając również, że przez te takie małe rytuały potrafimy wejść w inną taką przestrzeń doświadczania i myślę, że to też wtedy łatwiej jest ludziom pokazać tą piękną część siebie.